podporucznik Sada Krakowski, rzeczniczka NCPD. Kochanie, witam w programie. Cześć, Zivi. Co tam słychać w wielkim świecie? W porządku. Ej, ostrożnie.
Z tego przypadkiem dosyć? Niech zgadnę. Na kolację żarcie z trubki i żółta woda z kranu. Za oknem znowu jakaś cholerna strzelanina. A gdyby można było tak od tego uciec. A teraz pomyśl sobie, co gdyby tak polecieć w kosmos? Na skraj świata i dalej. Wyślij wiadomość kosmos na 7299, a będziesz miał szansę wygrać włoski tygodniowy pobyt dla dwojga w Crystal Palace. 10 kasen, 5 basenów, hipernowoczesne studia Braindance i najlepsze restauracje we wszechświecie. Też zawsze marzyłeś, by poczuć smak raju? Nie zwlekaj, tylko wyślij wiadomość o treści kosmos na 7299 już teraz. Ach, Crystal Palace, to jest to! Znów czujesz, że żyjesz! Ślepy jesteś? Thank you.
Thank you.
The closest thing to a glacier will taste. But Michael, all it takes is a sip.
Hola! You're the country. Załącznika i jedź pod wskazany adres. Przejmiesz tam auto od Siergieja Karaśnińskiego. Masz go zawieźć do Tiger Glossów. Wóz, nie Siergieja. Wszystko zrozumiałeś? Mam nadzieję. Ty jesteś Siergiej? Cieszę się, że pytasz. Cały czas mam wrażenie, jakby mi nad głową świecił neon. Siergiej, Zadar z Tigersami. Prezent dla Tiger Cross jest w garażu. Nie wydajesz się jakoś specjalnie wystraszony. Bo wreszcie widzę światełko w tunelu. Nadjeżdża mój happy end. Tak jesteś pewny, że Tiger Cross podoba się twój prezent? Na 100%, na 1000%. Nie będzie żadnego problemu. Tylko go tam dowiesz. Czym się naraziłeś Tigersom? A, to była pomyłka. Towarzyska pomyłka. Ojoj. Facet wyglądał normalnie. Broda, brązowe buty, nic oszałamiającego. I jeszcze miał małego pieska. Kurwa, jaki płatny morderca chodzi z pieskiem? Zastrzeliłeś go przez pomyłkę? Nie, nie zastrzeliłem. Gorzej. Nie chcę o tym. Okej. Wyślij mi koordynaty. Się robi. Jest w garażu. Tam masz wejście. No. Samochód to ten prezent? To coś więcej niż zwykły samochód. Ale tak. Po prostu go tam zawieź, a oni zajmą się resztą. Nie da się tego spierdolić. Z góry dzięki.
Dzięki Bogu, że to nie ten drugi. Wypuść mnie! No szybko! Zanim wróci! Bardzo nietypowy prezent. Co? 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 Mam cię dostarczyć jako prezent, niespodziankę, od niejakiego Sergieja. Człowieku, mów z sensem! Coś jakbyś wyskoczył z tortu. Tylko bardziej krwawo, przypuszczam. Kim jesteś? Aleks Puszkin. Biotechnika. Starszy asystent kontroli jakości. Co starszy asystent kontroli ma wspólnego z Tiger Claws? Pracujesz dla Tiger Claws? Mówiłem, że nie przyjmuję ich oferty. To skomplikowane. Wyskakuj. Nie wiem, o co chodzi, ale dziękuję. Nie pożałujesz tego! Dostałeś zlecenie od Wakako, tak? Zapłacę jej, nie będzie stratna. I ty też nie. Wi, kto to widział? Dałeś się przekupić wrednemu korposowi z bagażnika? Ciągle mnie zaskakujesz. A z drugiej strony rację ma ten, kto więcej płaci, prawda? I dziś nie jest to Sergiej. Na jego nieszczęście. Biedaczek ma teraz przez ciebie naprawdę przechlapane. Coś za coś, Wi. Coś za coś. Kontrakt zamknięty. Ja pierdolę, co za ludzie.
Deńki chcesz? To efekt katastrofy.
Miejscowe władze są cały czas zobowiązane do oddania 70 tysięcy ton ziarna korporacji Biotechnik, odpowiedzialnej za przełomową odmianę kukurydzy w Frostko. Rząd w Juno stoi przed bardzo ciężkim wyborem. Jeśli uhonoruje porozumienie, obywatelom Alaski zajrzy w oczy głód, ale jeśli je złamie, w przyszłym roku nie otrzyma żadnych ziaren pod zasięg od Biotechniki. Czy mieszkańcy Alaski powinni otrzymać pomoc humanitarną, czy może raczej lekcję samodzielności? Zagłosujcie sami w naszym sondażu. Zwykła awaria, czy może atak hakerów? No to pszczoły atakują mieszkańców Mediolanu. Z relacji świadków wynika, że 7-milionowy rój mikrobotów produkcji Fengqua przerwał zapylenie i z nieznanych dotąd powodów niespodziewanie pokierował się ku stolicy Lombardii. Obecność nawet pszczół na ulicach spowodowała wybuch paniki wśród obywateli tego urokliwego miasta. Prezydent Mediolanu Lorenzo Ricci oświadczył, że powoła specjalną komisję śledczą, która ustali przyczyny tego niezwykłego zjawiska. Marzyłeś kiedyś o posiadaniu państwa? Teraz masz na to szansę. Agencja luksusowych nieruchomości No Limit Sator wzbogaciła dzisiaj swoją ekskluzywną ofertę o kolejnych 15 wysp. Każda ma powierzchnię 5 km2, a jej konstrukcja pozwala wytrzymać wstrząsy do 8 w skali Richtera. Jako że wyspy znajdują się na wodach neutralnych, ich właściciele nie podlegają jurysdykcji żadnego kraju i sami określają obowiązujące na swym terytorium prawa i zwyczaje. Jeżeli planujecie zakupić swój własny kawałek kraju, odwiedźcie stronę agencji. Jeżeli nie, musi wam wystarczyć kilkudniowy urlop na zachodnim wybrzeżu. Dziękuję za uwagę, Nancy. Żony nie zabijaj! Matka na mnie czeka! Ah!
Też nie mogła mnie sobie wsadzić do łba jakaś modelka. Albo chociaż, nie wiem, architekt zieleni. Co ci się znów nie podoba? Znów mnie ciągasz po jakichś mylinach. Po cholerę tu przylazłeś. Zlecenie mam. Cholera, jaki był ten kot. Spędziłeś przypadkiem pół życia na skłotach? Spędziłem, ale nie na trzeźwo. Zapraszamy na nasz serwis informacyjny. Zaczynamy od wiadomości lokalnych. Policja zaleca szczególną ostrożność podczas korzystania z datatermów. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że wiele stacji było zawirusowanych. Eksperci policyjni uczulają, że złośliwe oprogramowanie może doprowadzić do poważnych awarii wszczepów, a w skrajnych sytuacjach do śmierci. W
związku ze wzmożoną aktywnością gangów, biuro burmistrza wprowadziło najwyższy stopień alarmowy, kolor czerwony. Mieszkańcom Arroyo oraz Watson zaleca się pozostanie w domach po zapadnięciu zmroku i upewnienie się, że zawsze mają broń palną w zasięgu ręki. Szkoły oraz szpitale pozostaną zamknięte do odwołania. Co dalej z Pacyfiką? Dzielnica, która potencjalnie miała być oazą luksusu, stała się siedzibą niebezpiecznych gangów i narkomanów. Korporacja Kang Tao wyraziła niedawno zainteresowanie zakupem tych terenów w celu budowy nowej serwerowni oraz centrum logistycznego. Władze miasta Night City poważnie zastanawiają się nad sprzedażą terenów dzielnicy Chińczykom za symbolicznego eurodolara w zamian za obietnicę szybkiego zlikwidowania elementu przestępczego z każdego zakątka Pacyfiki. Serwis kończymy przykrą wiadomością dla właścicieli czworonogów. Podatek za każdego psa w gospodarstwie domowym wzrośnie aż do 1000 eurodolarów miesięcznie, a kara za posiadanie nieudokumentowanego zwierzęcia może wynieść 40 tysięcy eurodolarów. Proszę, proszę. Klasyka. Ukryte drzwi. Ludzie są jednak kurewsko przewidywalni. To pewnie od tych drzwi. Albo spuszcza wodę w kiblu, kto wie. Wygląda na to, że Lea poszła do tygrysów. Za plecami Wakako. O, to słabo. Oni raczej nie dotrzymują umów. Zobaczymy, jak było tym razem. ¿Te divierte mi sufrimiento? Perdón.
kota pojebał? Ja ba tam no gorak to nie ma pacinko! Impra do zmyny na ksmane tano szmo! Falsie.
Thank you.
Espere! Zaczynamy społecznie. Już trzeci z rzędu korporacja Militech.
Powerless.
not anymore. Experience all of Cro Manticore's 16 new flavors and mix it up! Red Menace? It's us, Frax! After making waves in Tokyo, Sydney, and Paris, their next stop is on your doorstep. Expect the unexpected! Wednesday, only on WNX.
Cześć, zaraz się obawiam. Widzę, że udało się odzyskać Cracker. Dobra robota. Ładnie się starasz. Zamykam kontrakt.
Experience all of Chromanticore's 16 new flavors and nigdy nie powinien wychodzić bez broni. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. Warto również przed wyjściem poświęcić chwilę i sprawdzić aktualności na stronie NCPD, czy gdzieś nie trwa właśnie strzelanina. Ale niezależnie od wszystkiego, Mr. Bubbins powinien unikać Pacyfiki oraz North Industrial District. Te niebezpieczne dzielnice są wyjęte spod ochrony policyjnej. Mr. Bubbins umówił się ze swoim przyjacielem w małym barze Little China.
Thank you.
gdzie? Czy ja ci coś zrobiłam? Nic nie zrobiłem. Masz jakieś drobniaki? Zapowiada się, że obecny burmistrz Lucius Rhine zostanie w ratuszu na kolejne 4 lata. Wedle najnowszych sondaży Rhine może zdobyć aż 60% głosów, a jego konkurent Jefferson Perales tylko 40%. Tak wam się podoba Night City? Żadnych zmian? Okej.
大阪タワーへのテロ攻撃で大爆発が起こった。この地で1万2000人以上もの命が奪われました。犠牲者のご冥福をお祈りします。 您已进入纪念场所，请保持肃静。
this spot in 2023, an explosion from a terrorist attack on the first Arasaka Tower claimed the lives of more than 12,000 victims. May they rest in peace. You are standing in a place of remembrance. Please act respectfully. Gdzie? Tak. Wszyscy pojedziemy. Pamiętaj tylko, żeby to zabrać. Ja 愛する誰かのために
祭壇のレンタルやご購入を検討されている方はノースオーク異例堂の管理者にご相談ください。 Lust, Mayhem, Revenge, Bushido X, Take the Blast, Now in Theaters。Czyste niebo, co ja wam będę truł. Trzymaj się. Thank you.
Już? To odpowiedni moment na naszą sprawę? Ola! Ciekawa styluwa. Nie jesteś z Watson, co? Teraz już jestem. Myślałem o nowej kurtce. Co polecisz? Po prostu coś sobie wybierz. Dobrze. Wróćmy do tego kiedy indziej.
gapisz? Moja znajoma kiedyś tu pracowała. Wiesz, widziałem jeszcze więcej tych dziwnych murali. Nabrały sensu? Ułożyły się w historię? Nawet jeśli mają jakiś sens, to nie wiem jaki. Tarot jest opowieścią o wędrówce głupca. Pokaż mi, co dotąd odkryłeś, a powiem ci, co cię jeszcze czeka. Spójrz. Brakuje dwóch arkanów. Sądu ostatecznego i diabła. Myślę, że oba związane są z kluczowym momentem twojego życia, który nastąpi niebawem. Czym jest sąd ostateczny? Jedną z możliwych przyszłości. Jest odkupieniem, transformacją, przebudzeniem. Anioł z trąbą wyznacza kres dawnych czasów i wzywa do odrodzenia. Nowego początku. Wolałbym uniknąć diabła na swojej drodze. Cokolwiek on oznacza. To karta drzemiących w człowieku pragnień. Ale też woli przetrwania. Nie brzmi to aż tak złowieszczo. Diabeł reprezentuje również fałszywy świat, pułapkę pragnień.
A o co chodzi z wędrówką głupca? Głupiec to ty i Silverhand. Przeszliście razem długą drogę. Odkryliście swój potencjał. Gdzie zmierzamy? Waszym celem jest świat. Ostatnie Arkanum. Obaj wydaliście światu wojnę, więc macie dwa wyjścia. Zwyciężyć lub zawrzeć pokój. Wojnę można też przegrać. Niestety to prawda. Dziękuję. Choć niewiele zrozumiałem. Zrozumiesz, gdy przyjdzie pora. Ja też nie potrafię wyjaśnić wszystkiego. Jedyne, co Tarot do mnie mówi, to, że świat osiągniesz jedną z czterech dróg. To znaczy? Ostatni krok wędrówki nastąpi przez słońce, gwiazdę, umiarkowanie lub diabła. Mogę też umrzeć i nigdzie nie dojdę. Przecież nie dopuścisz do tego. Weź to, proszę. Tylko tak mogę ci pomóc. Powodzenia, Vi. Którąkolwiek drogę wybierzesz. Miał ubezpieczenie. Tak jest, tak. Trudniej trafić na ostry bank. Wiesz, co mi ostatnio wcisnę?
Thank you.
Heidi? U mnie w sumie stara bieda. Lepiej powiedz, co u ciebie. Jak tam twoje braindensy? Nagrałaś ostatnio coś ciekawego? Zależy, co dla ciebie jest ciekawe. Porno? W sumie to wszystko mnie ciekawi. Zazwyczaj myślę o braindensach w bardzo utylitarny sposób. Sprawdzasz tylko, kto zabił kogo i czym? Tak, powiedzmy. Ty inaczej do tego podchodzisz, wiem. Jak to się właściwie stało, że zajęłaś się tym tematem? Zawsze miałam smykałkę techniczną, od dziecka. A kiedy obejrzałam mój pierwszy braindance, pomyślałam, że na pewno da się go wyedytować lepiej. Więc spróbowałam. I faktycznie, dało się lepiej. I to dużo. Dlaczego właściwie zajmujesz się pornosami? No to chyba oczywiste, bo to się sprzedaje. No jasne, ale myślałem, że komuś takiemu jak ty będzie przeszkadzało to całe uprzedmiotowienie. Uprzedmiotowienie? To nie w moich nagraniach. Moi aktorzy mają z tego frajdę. I właśnie dlatego wszyscy chcą to oglądać. Emocji nie oszukasz. Chcę pogadać o czymś jeszcze. Spoko. Miło się gawędzi. A co tam u Moksów? A Suzy nie chce mnie słuchać. Jak zwykle. Może ty powinnaś zastąpić Suzy i zostać szefową Moksów? Nie, co ty. Ja się znam na braindance'ach i do tego się nadaję. Nie potrafię zarządzać ludźmi, nawet bym nie chciała. Dlaczego w ogóle dołączyłaś do tego gangu? Wydawało mi się, że Suzy i reszta naprawdę coś zmienią w tym mieście. Wierzyłam im. I co? Nic nie zmienili? Nie no, tego nie mogę powiedzieć. Życie paru osób naprawdę się poprawiło dzięki nim. W sumie to mam jeszcze inne pytanie. Wal. Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. Daj, no co tam w centrum? Kurwa, człowieku, jest ogień. Jaki ogień? Od kiedy pani Suka z Arasaki pojawiła się w mieście, wszystkie garnitury srają pod siebie. Ruch w interesie jest pojebany. Wszyscy potrzebują wujka Dino. Znałeś Johnny'ego Silverhanda? Co ty? Jestem na to trochę za młody, ale byłem kiedyś na jego koncercie. Pojebane gówno. Ostro grali? Grali jak to oni. Ale na backstage'u Silverhand podobno trzymał związanego faceta z Arasaki. Powiedział, że jak będą mniej niż 3 pisy, to pierdolnie mu łeb. Johnny miał styl, człowieku. Daj no, poleć mi jakąś dobrą imprezę. Mam ochotę się zabawić. Słyszałem, że Kerry Urdine niedługo robi niezłą bibkę. Wkręcę cię. Daj mi tylko trochę czasu. Kerry mnie lubi. Muszę lecieć. Leć! Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubu.
Porozmawiamy później. Do następnego. Czas na mnie. Odezwę się jeszcze. Oczywiście. Do zobaczenia. Trzymaj się, Wi. Thank you.